protestować, będziemy mówili rzeczy, z którymi przyszliśmy, ale ja zaznaczałam, że zapraszam tutaj wszystkich i chcę, żeby to było potraktowane jak pokojowe zgromadzenie, tak? Więc wiem, że są tutaj osoby, które mam nadzieję i wierzę, bo takie się zapowiadały, będą tutaj po raz pierwszy, którym dotychczas żyło się dobrze, które nie widziały dużo problemów i to jest świeża dla nich sprawa, więc takim osobom, co tu powiedzieć na starcie, jak im to wytłumaczyć? Bo niektórzy tu są zaprawieni w boju, a my nie mamy zamiaru robić wielkiego przewrotu. Prawda jest taka, że żeby zwyciężyć, to nie o to chodzi, żeby tych ludzi pokonać, którzy dzisiaj w bardzo mocny sposób ingerują w nasze prawa i wolności, chcą nas posegregować i stąd ta ustawa i stąd ten cały protest. Tylko żeby zwyciężyć, to trzeba stawić opór. I ja mam nadzieję, że po to tu jesteśmy, żeby stawić opór. I jeszcze jedna rzecz. W ramach takiego startu, dobrego początku, to przede wszystkim zmobilizujmy się teraz w tej chwili i sobie wzajemnie bijmy brawo za to, że tutaj jesteśmy. Dziękuję wam za to, że tutaj jesteście. Brawa dla was. Dziękuję serdecznie, Natalii. Ja się nazywam Roman Fritz, jestem wiceprezesem Konfederacji Korony Polskiej, ale absolutnie proszę nie traktować tego jako wydarzenie polityczne. Jesteśmy tutaj razem, łączymy się, jesteśmy zjednoczeni i protestujemy przeciwko procedowanej ustawie 1846. Zaraz kilka słów na ten temat powiem, ale może póki jesteśmy wszyscy, zakrzyczmy to, co najważniejsze. Stop segregacji! Sanitarnej! 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 Proszę Państwa, dzisiaj tego typu demonstracje mają miejsce w około 100 miastach Polski. To, że jesteśmy w Rybniku, to właśnie jest spontaniczna reakcja na to, co się dzieje w całym kraju. Przed chwilą zakończyła się demonstracja w Orzeszu, wczoraj w Gliwicach, w najbliższej okolicy. Proszę Państwa, kilkadziesiąt tysięcy ludzi dzisiaj w styczniu, w środku zimy wychodzi na ulicę, a mogliśmy sobie grzecznie siedzieć w domkach, palić w kominku, oglądać ulubione filmy. Przyszliśmy tutaj, to znaczy, że leży nam na sercu coś bardzo ważnego. Czy są goście? Czy jest Wodzisław Śląski? Czy jest Racibórz? Czy jest Jastrzębie-Zdrój? Czy są Żory? Radlin? Rydutowy? Mikołów? Ale czy jest Rybnik? O to właśnie nam chodzi. Bardzo dziękuję za bardzo liczne przybycie. Jesteśmy, proszę Państwa, taka moja... Czerwionka! Moja refleksja jest następująca po tym, co widzę wokół siebie. Globalistom, czy jak ich nazwać, tym, którzy ciągną za sznurki w tej monstrualnej, globalnej chucpie, chodzi o to, żeby ludzi bardzo podzielić, żeby zatomizować społeczeństwo, żeby każdy siedział sam wyizolowany w swojej izdebce, a my tutaj na lewo, na prawo integrujemy się i bardzo dobrze, jesteśmy razem, jesteśmy razem, jesteśmy razem, jesteśmy razem. Jesteśmy razem! Jesteśmy razem! Jesteśmy razem! Jesteśmy razem! Jesteśmy razem! I teraz, tak, cieszmy się, ale zanim będziemy tutaj troszkę nawet świętować i być dumni z tego, że trochę nas przybyło, parę słów refleksji nie najweselszych, proszę Państwa, chciałbym zwrócić uwagę na to, że w ostatnich 2 latach, a w zasadzie 1,5 roku, obserwujemy 100 kilkadziesiąt tysięcy tak zwanych nadmiarowych zgonów,
w tym między innymi w Rybniku. Niedawno, miesiąc temu, 32-letnia Ania umarła z powodu nieludzkich procedur realizowanych przez ludzi, teoretycznie powołanych do tego, aby ludziom pomagać. Proszę westchnąć za tymi wszystkimi ludźmi, którzy stracili życie nie wskutek wirusów, tylko irracjonalnej walki z mniemaną pandemią. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Proszę Państwa, proszę mi pozwolić parę słów na temat tej ustawy 1846. Jak to wyglądało? 14 grudnia projekt wpłynął do Sejmu i został skierowany do czytania w Komisji Zdrowia. Mieliśmy możliwość 16 grudnia 2021 roku, akurat w 40. rocznicę masakry na Wujku, obserwować obrady tej komisji i włos stawał na głowie. Poza kilkoma posłami Konfederacji, w zasadzie wszyscy obecni na tej sali, prześcigali się w tym, jak tu nam jeszcze bardziej utrudnić życie. Jak nam tutaj jeszcze bardziej kłody pod nogi rzucić. Tam nie było już mowy o obowiązku nawet szczepień, tylko o przymusie w poszczególnych branżach. A taka pani poseł Zawisza, pani poseł Lubnauer, pan poseł Kosiniak-Kamysz, po prostu na wyścigi. Które branże jeszcze objąć? Tym obowiązkiem, czy też przymusem? Ale my nie pozostawaliśmy dłużni i w całej Polsce, a zwłaszcza pod Sejmem, trwały permanentne demonstracje. Zwracaliśmy na to głośną uwagę i krzyczeliśmy, że tak być nie może, że są nasze prawa, elementarne zupełnie, które muszą być przestrzegane. Następnie miała miejsce przerwa świąteczna i być może Państwo dobrze pamiętacie, 5 stycznia miało miejsce tak zwane wysłuchanie publiczne. Wysłuchanie publiczne w gmachu Sejmu wyglądało w ten sposób, że na sali, gdzie była komisja sejmowa, siedzieli posłowie, natomiast na ekranach było łączenie się poprzez platformę Zoom, czy też inne, chyba akurat Zoom, nieważne. I wysłuchanie publiczne wyglądało następująco. 69 głosów zdecydowanie przeciwnych, z różnych punktów widzenia, merytorycznych, przeciwnych tej ustawie i zaledwie jeden głos za, haniebny głos Lewiatana, dokładnie. Konfederacji Pracodawców Lewiatan. Ale dwa dni wcześniej, 3 stycznia bieżącego roku, miała miejsce zorganizowana przez kluby Konfederacji w całym kraju akcja, udała się w ponad 40 miastach, pod biurami poselskimi tych posłów, którzy byli sygnatariuszami tego haniebnego projektu ustawy 1846. Część Państwa poznaje, była z nami również tutaj nieopodal, 30 metrów stąd, pod biurem posła, którego nazwiska nie trzeba tutaj wymawiać. Najstarszego posła regionu. Myślę, że te akcje dały asumpt do tego, że ktoś się zastanowił i na ten moment, na dziś, ta ustawa nie jest procedowana w Sejmie. Została jak gdyby delikatnie wstrzymana. Ale my się tu gromadzimy po to, aby dać kolejny powód ku temu, aby dalej ta ustawa nie była procedowana, aby znowu nie powróciła, ponieważ ona godzi w największe wolności, o czym powiem później. W tej chwili chciałbym oddać głos naszemu koledze z Jastrzębia Zdroju, Tomasz Maron. Bardzo proszę. Witam wszystkich świadomych, wolnych ludzi. Natalia na wstępie wspomniała o pokojowych demonstracjach, o pokojowych rozwiązaniach. Na ten czas oczywiście tak. Sam 10 października 2020 roku stałem w tym samym miejscu na rybnickim rynku i mówiłem do podobnie licznej grupy świadomych ludzi o tym, że kwestia wtedy maseczek, które trzeba było zresztą nosić na świeżym powietrzu, to wierzchołek góry lodowej.
że przyjdą kolejne pola bitew, kolejne walki o to, abyśmy mogli swobodnie gospodarować, prowadzić biznesy, swobodnie żyć. Nie minęło wiele czasu, a dzisiaj właśnie musimy walczyć o to, aby w nieskrępowany sposób móc korzystać z teatru, kina, basenu czy innych miejsc użyteczności publicznej. Musimy walczyć o to, aby samemu decydować, kogo i na jakich zasadach obsługujemy w swoich przedsiębiorstwach. A na horyzoncie właśnie w związku ze wspomnianą ustawą rysuje się walka o to, abyśmy mogli w ogóle pracować. Co będzie za rok? Może będziemy mieli obrazki jak z Europy Zachodniej, gdzie faszystowskie metody policji katujących naród na ulicach będą codziennością także w Polsce. Może obozy izolacji jak w Australii. Tego nie wiemy. Dlatego musimy być świadomi, że nie walczymy tylko o dzisiaj i tylko o nas, ale może przede wszystkim o lepsze jutro dla naszych dzieci i wnuków, dla przyszłych pokoleń. Dlatego władza, jaka by nie była, musi mieć świadomość tego, że jeżeli podniesie swoje brudne łapska na nasze rodziny i na nasze dzieci, to naród im te łapska odrąbie. A takie kreatury, takie indywidua jak Szumowski, o którym nie zapominamy, jak Niedzielski, Morawiecki, jak Simon, Horban, czy tutaj z rejonu Matusiak albo Piecha, kiedy wróci Polska, będą, wiecie sami co. Dziękuję. Halo, halo. Proszę Państwa, ponieważ domagacie się głosu pana posła, to ja teraz oddaję mu głos. Przed nami pan poseł Grzegorz Braun. Halo, halo. Tak? Pozdrawiam z rynku w Rzeszowie, gdzie trwa imponująca manifestacja wolnościowa i normalnościowa. Stop segregacji sanitarnej. Rzeszów pozdrawia Rybnik. Przed chwilą przemawiał tutaj kolega Adam Kania, referował tłumnie zgromadzonej publiczności tragiczny przypadek, który zdarzył się, no nie zdarzył się tak sam ze siebie, właśnie u was w Rybniku. Łączymy się nie tylko w tych miastach, w naszej woli nie tylko zachowania wolności i normalności, ale także w woli rozliczenia odpowiedzialnych za przestępstwa, za zbrodnie, które dokonują się właśnie pod pretekstem walki z mniemaną pandemią. Pozdrawiam wszystkich. Z Panem Bogiem. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Grzegorz Braun! 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 Dziękujemy panu posłowi, który też ma zdolności bilokacji, jak się okazuje, jest w Rzeszowie i w Rybniku jednocześnie. Grzegorz Braun przed chwilą wspomniał o tym tragicznym zdarzeniu, jakie miało miejsce miesiąc temu w Rybniku. Referował to Adam Kania, szef Fundacji Polskie Veto, jak również szef projektu Norymberga 2.0. Proszę mi pozwolić kilka słów na ten temat. W szpitalu w Rybniku, na szpitalnym oddziale ratunkowym, czyli SOR, ma miejsce, można powiedzieć, segregacyjna procedura. Są dwie możliwości. Albo ktoś przynależy do wyższej kasty ludzi, albo ktoś jest Żydem naszych czasów. I jeżeli, nie daj Bóg, osoba jest niezaszczepiona, która na dodatek nie jest ozdrowieńcem, a ma nagłą jakąś dolegliwość, przypadłość, którą należy jak najszybciej wyleczyć,
to musi trochę poczekać na wynik testów. Nie. Kilka godzin. Na test PCR kilka godzin po to, żeby ten test zajechał do laboratorium, wrócił i jeszcze był dobrze zinterpretowany. W ten sposób zmarła 32-letnia Ania. Tylko, że jest jeszcze jedna historia. Nawet gdyby osoba po tych paru godzinach przyjechała, co daj Boże, z negatywnym testem, to potem może się coś jeszcze, jakieś leczenie podjąć. Natomiast jeżeli ten test byłby pozytywny, to nie ma procedury. Nie ma odpowiedzialnych, którzy wezmą na siebie tą odpowiedzialność. Co wtedy robić? Ja apeluję o to, żeby zasypać dyrekcję szpitala w Rybniku pismami o udostępnienie procedur przyjmowania na te oddziały, nie tylko na SOR, bo to chodzi również o planowane przypadki. Ja mówię teraz o SOR-ze, bo to są nagłe przypadki. 32-letnia Ania miała naprawdę poważne zagrożenie życia. Nie wykonano na czas podstawowego badania UKG, które po odpowiedniej szybkiej interpretacji pozwoliłyby na przewiezienie do Katowic-Ochojca, na podstawową operację kardiochirurgiczną i być może uratowanie jej życia. Zmarła w drodze do szpitala w Ochojcu. Kilka godzin za późno zrobiono te badania, bo czekano na wynik testu. To jest segregacja. To jest segregacja być może nie związana w sensu stricte z tą ustawą, którą się proceduje, ale z którą mamy do czynienia. I teraz proponuję, żebyśmy zakrzyczeli: segregujmy śmieci, a nie ludzi! 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 Proszę Państwa, nasze prawa, nasze wolności są łamane w sposób absolutnie permanentny. I nie patrzmy tutaj na inne kraje, gdzie jest jeszcze gorzej, bo to nie jest żaden argument, że w Australii, nie wiem, najlepszego sportowca świata się wyrzuca, żeby nie grał i nie bronił tytułu Australian Open. Że w Austrii nie można wyjść do sklepu bez szczypawki, gdzie w Niemczech jest teraz zasada 2G, ewentualnie 2G+, gdzie już nawet nie pomaga test PCR, gdzie w Holandii jest lockdown i tak dalej, i tak dalej. Nie patrzmy na to. Patrzmy na nas, na Polskę, jako kraj wolnych ludzi, gdzie wolność była zawsze naszą wielką wartością. Tych wartości jest więcej oczywiście. Można wymieniać i wymieniać. Chyba z 10 wymienię. Bóg, honor, ojczyzna, wiara, rodzina, własność, prawda, godność, sprawiedliwość i w końcu wolność. Zakrzyczmy! Wolność! 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 Proszę Państwa, nigdy bym nie przypuszczał, że będę musiał pokazywać taką książeczkę, żeby do niej nawiązać, bo to nie jest moja bajka. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej ma wiele mankamentów. Nawet jeden z polityków płakał nad nią kiedyś. Szkoda, że nie płacze teraz. Tutaj można zacytować cały rozdział drugi tej konstytucji, traktujący o wolnościach i swobodach obywatelskich i człowieka. Proszę mi pozwolić zacytować tylko kilka punktów. Skorumpowani lekarze to zbrodniarze! Śmierć wrogom Polski! Śmierć wrogom człowieka! Wojaki śmierć to są medale, ordery! Ręce precz od naszych dzieci! Ręce precz od naszych dzieci! Ręce precz od naszych dzieci! Ręce precz
od naszych dzieci! Ręce precz od naszych dzieci! Ręce precz od naszych dzieci! Ręce precz od naszych dzieci! Artykuł 30 Konstytucji RP. Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych. Artykuł 31. Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje. 32. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Tu nie ma miejsca na segregację. Stop segregacji sanitarnej! 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 Punkt 2 artykułu 32 Konstytucji mówi: nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Proszę Państwa, ta ustawa, o której wspominamy, druk 1846, jest napisana w tak perfidny sposób, że właśnie ceduje na przedsiębiorców, na pracodawców obowiązek, który można powiedzieć uprawnia go, to nie, trudno to nazwać obowiązkiem, ale to jest możliwość. Możliwość żądania od pracowników udokumentowania się danymi wrażliwymi, jakimi został na przykład poddany pracownik, czy on jest zaszczepiony, czy nie zaszczepiony, czy ma takie, czy inne schorzenia. Proszę Państwa, to są dane wrażliwe, które mogą być udostępniane tylko lekarzom. I jeszcze artykuł 39. Artykuł 39 Konstytucji. Nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody. Proszę Państwa, no czego jeszcze więcej chcieć? Ja nie wiedziałem, ale chyba zakrzyczę. Konstytucja! 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 Można tak tymi artykułami bez końca. Bardzo ładnie. Ja jeszcze tylko dodam, że artykuł 8, punkt 2 mówi o tym, że przepisy konstytucji należy stosować bezpośrednio, a więc to oznacza, że wszelkie przepisy prawne niższej rangi, typu rozporządzenia, jeżeli są niezgodne z tą konstytucją, to po prostu są przepisami martwymi i nadają się tylko i wyłącznie do kosza. I z tego względu te wszystkie rozporządzenia, z którymi mamy do czynienia od prawie 2 lat, o noszeniu masek, o jakichś tam testach, o kwarantannach, o izolacjach, o przymusie szczepień, to jest wszystko do wygrania w sądzie. Nie bójmy się zdejmować tych masek, choćby wam na was krzywo patrzyli, choćby policja przyszła, to nie jest sprawa dla nich. Ja mam też kilka spraw na policji. Trudno. Nie bójmy się kontaktu z tymi ludźmi, to też są ludzie. Oni się zasłaniają tym, że robią swoją robotę. Proszę bardzo, idziemy do sądu, wygrywamy, do widzenia. Także bardzo proszę, jeżeli ktoś ma maskę, to niech ją zaraz zrzuci, ale widzę, że to są sami wolni ludzie. Cieszymy się bardzo. Proszę Państwa, jeszcze chciałbym jedną rzecz powiedzieć, tylko spojrzę jeszcze. Moment. Ponieważ tutaj chciałbym Państwu zacytować fragment tej ustawy, żebyśmy wiedzieli, o co tutaj chodzi. Projekt 1846 w artykule 2 zawiera takie oto sformułowanie. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19
Jeżeli to niezbędne do przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19 w zakładzie pracy lub innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy, pracodawca może zażądać od pracownika lub osoby pozostającej w stosunku cywilnoprawnym z tym pracodawcą podania informacji o posiadaniu negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego nie wcześniej niż 48 godzin przed jego okazaniem. Z obowiązku podania informacji o posiadaniu negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego nie wcześniej niż 48 godzin przed jego okazaniem, zwolniony jest pracownik lub osoba pozostająca w stosunku cywilnoprawnym z pracodawcą, które przedstawią informacje o przebytej infekcji wirusa SARS-CoV-2 lub o wykonaniu szczepienia przeciwko COVID-19. To jest właśnie dyskryminacja ludzi i segregacja ludzi. Nie będziemy się na to godzić. Obecność państwa jest najlepszym dowodem na to, że rządzący muszą to bardzo, bardzo ostrożnie brać pod uwagę. Stop segregacji sanitarnej! 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 Korzystamy jeszcze z okazji, że Tomek jest jeszcze chwilę z nami. Małe dzieci domagają się swojego. Jeszcze parę słów. Proszę bardzo, Tomku. No za chwilę będę uciekał, dlatego chciałbym zaapelować do was również, bo jesteśmy tutaj w takim gronie, ale to jest tylko jeden moment, to jest ta chwila, to jest ta godzina, którą tutaj spędzamy razem, ale za chwilę wrócimy do naszych domów, do naszych zajęć i nie możemy zostać bierni. Dlatego angażujcie się. Są naprawdę wielorakie możliwości, wiele stowarzyszeń, organizacji, nie tylko politycznych, bo mówię, i Konfederacja Korony Polskiej, kluby Konfederacji, różnego rodzaju Watachy, Nowa Polska, mnóstwo różnych stowarzyszeń, które można znaleźć w internecie, nawiązać kontakt z tymi ludźmi i zacząć działać u siebie, na swoim podwórku. Bo jeżeli nasze działania będą się skupiać tylko na tym, żeby raz do roku, czy raz na pół roku spotkać się na Rybnickim Rynku, czy gdziekolwiek indziej pod biurem poselskim, to do niczego nie doprowadzi. Musimy przestać być bierni, musimy pociągać do odpowiedzialności każdego pojedynczego lekarza, policjanta, kogokolwiek, kto narusza nasze podstawowe prawa. Tylko wtedy oni może dojdą do wniosku, że im się to po prostu nie opłaca i zaczną myśleć, a przynajmniej zaczną się bać konsekwencji swojego działania. Dlatego bądźmy aktywni, bądźmy zjednoczeni, a wtedy na pewno zwyciężymy. Zwyciężymy! 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 Teraz jeszcze Natalia, bardzo proszę. Ja mam jeszcze jedną refleksję. Bo ja jestem zwykłą rybniczanką i ten temat naprawdę przez... Niezwykłą. A dziękuję bardzo, że niezwykłą. Ale ja się do takiej osób, z takimi osobami identyfikuję. Z takimi, które po prostu chciały chyba mieć święty spokój. Z którym politykom na co dzień nie jest po drodze. I dobrze, bo każdy jest różny, każdy się interesuje czymkolwiek. I dzisiaj stoję tutaj z takim poczuciem, że trzeba walczyć, żeby tak właśnie zostało. Bo ktoś nam próbuje sprytnie wmówić, że trzeba się podzielić, tak? Na tych pro-covidowi, przeciw-covidowi, pro-szczepionkowi, przeciw-szczepionkowi. Tak naprawdę jak tu stoimy w większości i ja też, to nie mamy żadnych praw, żeby się wypowiadać na tematy medyczne, polityczne, prawne, bo my nie mamy tej wiedzy. My to stoimy, bo martwimy się po prostu o zwykłą codzienność. Tak mi się wydaje, tak to widzę i tak to czuję. I teraz nie dajmy się podzielić, tak jak ja was prosiłam, co po niektórych, którzy przyszli tu albo widzieli filmik w internecie. Nie dajmy się podzielić na takie grupy i na takie uwierzenie, że jedni zagrażamy drugim.
bo ja stoję po stronie tych przeciw maseczkom, ale mi z tym dobrze. I jak na przykład zaczął się ten temat w moim życiu, to była kwestia, ja nie chcę nosić maski, ja nie wierzę w jej skuteczność. Ja mam potwierdzonych swoich lekarzy, którzy uważają, że to nie ma sensu. Spotykam się z drugą osobą i ja jej po prostu odpowiadam, ja szanuję twoje zdanie, ono jest oczywiście przeciwne, ale ja tobie nie zagrażam. A to bardzo często już wtedy nam mówiono o maseczkach. Teraz tak samo jest o szczepieniach. Nie ma logicznych, nie ma merytorycznych, nie ma naukowych dowodów, że jedni zagrażamy drugim. A co nam zaczynają wmawiać? I po co ta segregacja? Właśnie z tego kłamstwa, że jedni drugim zagrażamy. Ja tu zapraszałam na ostatnią pikietę i dzisiaj zapraszałam wszystkich, te zaszczepione osoby też, żeby one to usłyszały, że my nie jesteśmy żadnymi wrogami systemowymi. Nie, po prostu my żądamy normalności, my do niej wzywamy, my o nią prosimy wręcz, teraz już chyba. Tacy zwykli ludzie, o tą normalność, bo to się wywraca do góry nogami, bo nas zaczynają się skłócać na takim poziomie, że ja muszę być co teraz nagle lekarzem, żeby tłumaczyć, dlaczego mam takie zdanie, prawnikiem? Nie. Odwołujmy się do podstawowych rzeczy, rozmawiając z innymi ludźmi, pokojowo. Chodzi tylko o to, żeby każdy mógł zachować swoje zdanie. Żeby nie było poczucia, że skoro ja mam takie zdanie tego niezaszczepionego, tego bez maseczki, to ja jakiś jestem zagrażający innym. Bo tak nas dzielą. To trzeba tak tym ludziom tłumaczyć. Od początku. Tutaj nie chodzi o wielkie przewroty. Chodzi o powrót do normalności. Widzicie, że świat się zmienia w ciągu tych 2 lat. Przykłady można mnożyć, ale nie przekonamy tych, którzy nie chcą być przekonani. Ja też ostatnia rzecz. Chciałam odnieść się do waszego zaangażowania. To wasze zaangażowanie będzie przekonywało te osoby. To wasz stawiany codziennie opór będzie przekonywał te osoby. Bo jeśli my wierzymy w nasze ideały, które tutaj pozwoliły nam przyjść i wyciągnęły nas z domu, to tylko permanentne pokazywanie tego codziennie w spokoju, bez awantur, bez kłótni, to tych ludzi przekona do tego, dlaczego my jesteśmy tacy pewni swojego zdania. Dlaczego? Powiedzcie mi, bo chcemy normalności? Chcemy być wolni. Chcemy być wolni i normalni, tak. Liczą się fakty. Ale każdy ma swoje. To jest fajnie tak z wami pogadać, bo oni nie dadzą się przekonać. Oni mają swoich lekarzy, swoich polityków i swoich naukowców. Zepnęli tak głęboko w to gówno, że nie potrafią się umyć. Pewnie. Tylko, że trzeba ich obdarzyć szacunkiem, bo oni się tak łatwo nie dadzą przekonać. Uwierzcie mi, że zwycięstwo nie polega na pokonaniu tego przeciwnika, tylko na stawieniu oporu. Oni zaplanowali tą akcję, że my tu będziemy dzisiaj stać. Ja stwierdzę, że oni to już zaplanowali parę lat temu. I oni dobrze wiedzieli, że my wyjdziemy na ulicę. Tylko my się nie dajmy podzielić i skłócić. Bo my ich nie pokonamy. To jest machina dobrze zaplanowana. Tak uważam, bo to na całym świecie, gdy ktoś mi najpierw mówił, przecież Natalia, bo tak mam na imię, przecież Natalia, jak to jest na całym świecie, to musi być prawda. A ja mówię, niekoniecznie. To, że to jest na całym świecie, to niestety jest dobrze zorganizowane. Ale to jest ta prawda na podstawowe nasze prawa, wartości, na naszą godność. Taki zamach. I temu trzeba ukrócić głowę. Ale w jaki sposób? No, to jest dobre hasło. Włącz myślenie. Tak. Wyłącz telewizor, włącz myślenie. Wyłącz telewizor, włącz myślenie. Wyłącz telewizor, włącz myślenie. Wyłącz telewizor, włącz myślenie. I tak jak stoi tutaj taki pan, bo myśmy przed chwilą mieli okazję porozmawiać, ten pan jak sądzę jest tak po środku, troszkę ze mną, troszkę przeciwko mnie. Przede wszystkim jestem z wami. Po drugie, jestem za wszystkim, co jest dobre. Rząd PiSu. My nie chcemy to o polityce, wie pan? Oczywiście. Chociaż, proszę pani. Rząd PiSu został już przerzucony przy tak zwanej ustawie piątka dla zwierząt. Zostało to jakby odsunięte, pamiętali się. I teraz idą brnąć dalej. Robią ustawę przeciwko ludziom. Tą lekarską, nie? I drugą sprawę. Druga sprawa jest taka, że wszystkim się zgadzam i popieram, tylko jest jedna rzecz, państwo. Nie można życzyć w towarzystwie, spotkaniach komukolwiek, czy lekarzowi, czy inżynierowi, czy księdzowi, ale chwileczkę. I dlatego nie można życzyć komukolwiek śmierci, a tu słyszają te hasła. To było niemądre. Proszę państwa, bo trochę ludzi tutaj nas
Trochę ludzi tutaj nas... Ej, proszę, proszę się uspokoić. Mamy tutaj mały incydent, ale już się załagodziło. Ja tylko w uzupełnieniu do tego, co powiedziała Natalia i co powiedział przedtem Tomasz. Proszę Państwa... Nie. Proszę Państwa, ważna rzecz. W narracji, oficjalnej narracji, zaczynają się rysy i pęknięcia. Nie wiem, czy Państwo zauważyliście, ale potrójnie zaszczepiony prezydent Duda, potrójnie zaszczepiony Skoczek Kubacki cierpią na drugi raz na koronawirusa. To jest oznaka tego, że ta cała oficjalna historyczna nagonka troszeczkę dostała piasek w tryby czy kij w szprychy. Poza tym 13 na 17 członków ciała doradczego tej elity lekarskiej, pseudoelity lekarskiej przy premierze odeszło. Nie wiemy jeszcze z jakiego powodu. Czy dlatego, że słabo wdrażano restrykcje, czy za bardzo. Oni sami jeszcze nie wiedzą, jakie ich dyrektywy muszą tutaj pchać do tego, co nam tutaj jeszcze zafundują. Ale dobra wiadomość jest taka, że bez naszej presji na pewno by nam życie utrudniali. Więc to, że tutaj jesteśmy i w całej Polsce, jak wspomniałem, kilkadziesiąt tysięcy ludzi protestuje, to będzie zauważone. Wierzcie mi Państwo, to będzie zauważone. Zresztą w oficjalnej narracji PiSu pojawiła się pewna rysa z tego względu, że ich matecznik, czyli Polska Wschodnia, Ściana Wschodnia, Podkarpacie, Lubelszczyzna, Podlasie, tam jest najmniejsza ilość osób zaszczepionych. I PiS musi z tym coś zrobić. Nie może sobie tych ludzi po prostu tak olać. Musi do nich skierować inny przekaz. A więc tutaj też widać pewną szansę dla nas, żeby wolności jednak starać się poszerzać. Wolności tutaj nie możemy się wyrzec, więc proponuję, żeby o tę wolność zawołać. Wolność! 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 Proszę Państwa, jak moje pokolenie i trochę jeszcze starsze, czyli niewiele może ode mnie młodsze, doskonale Państwo pamiętacie poprzednią wersję komunizmu, którą ja nazywam komuną 1.0. Teraz mamy komunę 2.0, to jest komuna wysokich technologii, dzięki której można ludźmi bardziej sprawnie zarządzać. Nie ma tej topornej propagandy płynącej tylko z jednego czy dwóch programów telewizyjnych. Mamy tą propagandę, w zasadzie nagonkę z wszystkich programów telewizji, jakiejkolwiek sobie włączymy. Dlatego przekazu prawdziwego szukamy najwyżej w internecie. Ale to, co chciałem powiedzieć. Proszę Państwa, mamy wszelkie podobieństwa. One polegają na czym? Komunizm zarówno 1.0, jak i ten bieżący 2.0 był zbudowany na tych samych zasadach. Na zdradzie, na kłamstwie, na upodleniu, na przejęciu własności prywatnej. To wszystko, i na, tak, na strachu oczywiście, to się wiąże z upodleniem. Proszę Państwa, tak jak upadł komunizm 1.0, tak upadnie komunizm 2.0 z jednego i tego samego powodu. Ludzie na dłuższą metę nie są w stanie tego po prostu wytrzymać. Jeżeli my, wszyscy tutaj zgromadzeni, czy obserwujący nas w internecie, w całej Polsce, będziemy domagać się poszerzania zakresu naszej wolności i przede wszystkim odwołania tych haniebnych, segregacyjnych działań, to jest szansa, że już w niedługim czasie nawet ten rząd, którego niespecjalnie lubimy, sięgnie po rozwiązania, które paradoksalnie mogą być lepsze niż były. Już sięga. Obniża podatki. Realizuje program Konfederacji, można powiedzieć, bo on zawsze był taki sam.
Jeżeli rząd zostanie przyciśnięty z powodu odetkania, z powodu zablokowania strumienia finansowego, a sytuacja musi już teraz wyglądać naprawdę źle, skoro sięga po takie działania, to znaczy, że jest szansa przełamania. Jest szansa przełamania. Na świecie dzieją się naprawdę wielkie gry. To jest gra ogromna, globalna, nad którą być może sobie w tej chwili nie jesteśmy w stanie, nie widzimy dokładnie, w którą stronę to pójdzie. Są Chiny, są tak zwani emitenci pieniądza, globaliści, są jakieś drobne marionetki w postaci szefowej Komisji Europejskiej czy premiera rządu RP. To są naprawdę pionki. Ale bez nas, bez naszego zaangażowania nie będziemy w stanie kompletnie mieć na to wpływu. Dlatego to, co powiedział Tomasz Maron paręnaście minut temu, ja apeluję, aby się organizować, by się łączyć, ponieważ w pojedynkę nie zrobimy nic. Jest naprawdę sporo organizacji, każdy coś znajdzie. Ja nie mówię, oczywiście, jest organizacja, którą ja reprezentuję, jest Konfederacja Korony Polskiej, jest Fundacja Pobudka, jest Fundacja Polskie Veto, jest masa stowarzyszeń, Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy, nauczyciele dla wolności, którzy zawsze nas wspierają. Jesteśmy razem. To wszystko sprawia, że już niedługo, być może to na przestrzeni przyszłych kilku miesięcy, sprawa będzie wyglądała dla nas bardziej klarownie. Tylko nie możemy, nie miejmy złudzeń, nie możemy tutaj tracić dystansu. Ja apeluję, żeby jednak nad wszystkim czuwać. Jeżeli będzie apel o zorganizowanie demonstracji, dajmy znać znajomym, rodzinom, przyjdźmy. Ja zawsze zapraszam na otwarte spotkania Korony. Mieliśmy ostatnio, było nas naprawdę ponad 80 osób. Praktycznie drogą pantoflową, jeden drugiemu przekazywał informacje. To znaczy, że jest ogromna potrzeba, żeby się wspierać wzajemnie, spotykać, stwarzać niejako drugi obieg. Drugi obieg niezależny. Drugi obieg, który jest praktycznie emancypacją od opresyjnego systemu państwa. Dlatego łączmy się w małych grupach, w większych grupach, ale nie straćmy się z oczu. Jak nam wyłączą prąd, my musimy do kogoś mieć pójść. Musimy być razem, tak jak jesteśmy dzisiaj. Jesteśmy razem! Jesteśmy razem! Jesteśmy razem! Jesteśmy razem! Jesteśmy razem! Jesteśmy razem! Teraz nasza koleżanka, która zaszczyciła nas ostatnio swoją obecnością na Rybnickiej Koronie. Bardzo proszę. Witajcie wszyscy. Nie mam doświadczenia w przemawianiu do ludzi, ale występuję tutaj w apelu o nasze dzieci. Mam syna, który ma lat 15, uczęszcza do szkoły w Rybniku. Nie godzę się na traktowanie takie, że nauczyciel jest policjantem. Robi lekcje i sprzed drzwi wygania mojego syna do końca kolejki, ponieważ nie ma maseczki. Ja jestem matką, ja wiem, że posyłam zdrowe dziecko do szkoły, biorę to na siebie. I nie godzę się na to, aby tacy nauczyciele pokazywali, że my jesteśmy nikim. Dlatego apeluję, dyrektorzy szkół w Rybniku, nauczyciele, którzy pokazujecie, że segregujecie nasze dzieci, bo jeden jest zaszczepiony i choruje, a drugi, który jest niezaszczepiony, ma kwarantannę w domu. To jest absurd. Dlatego na razie apeluję. Proszę was, to jest hańbą, żeby... Dziękuję. Hańba! Nauczyciele, proszę was, dyrektorzy szkół, którzy przykładacie do tego ręce, zaprzestańcie tego robić. To są nasze dzieci, my ich kochamy i więcej nie będziemy na to patrzeć. Ręce precz! Od naszych dzieci! Ręce precz! Od naszych dzieci! Ręce precz! Od naszych dzieci! Dziękuję wam bardzo, naprawdę serce mi bije, jesteście moimi bliźnimi. I nienawidzę dramatów, nienawidzę kłótni,
ale nie pozwolę, żeby nas segregowali. Każdy z nas jest inny. Dziś, zanim tu przyjechałam, dostałam wiadomość od znajomego, z którym kończyłam szkołę, że on jest za segregacją. Wiecie co? Rozpłakałam się. Jest to przerażające. To nie chodzi o to, żeby się teraz pobić, żeby stanąć sobie w twarz i se napluć. Nie! To chodzi o to, że nie możemy się segregować, bo dlaczego ja nie mogę siedzieć na tej ławce, na której siedzi polityk? Dlaczego ja nie mogę wejść do klasy, gdzie wchodzi dziecko zaszczepione czy nie zaszczepione? Nie może tak być, dlatego apeluję najbardziej do szkół. Na razie mówię i proszę was, nie róbcie tego. Jesteście nauczycielami, macie być dla nich wzorem, a nie policjantem, który wygania ich z klas. Dziękuję wam wszystkim bardzo. Mam nadzieję, że mnie rozumiecie. Brawo, brawo! Państwo doskonale pamiętacie, przecież posłowie, którzy obradowali na tej komisji zdrowia, tak zwanego zdrowia, o której wspominałem, byli za segregacją ludzi, ale przeciwko obowiązkowi szczepień posłów i senatorów. Oni sami nie chcą. Ale przecież przed chwilą padł apel o zdanie nauczycieli. Akurat koleżanka przybyła ze Stowarzyszenia Nauczyciele dla Wolności. Bardzo proszę o parę słów. Dzień dobry Państwu. Ja nie zamierzałam dzisiaj wystąpić absolutnie. Chciałam po prostu wesprzeć, tak jak Państwo, tutaj udział w manifestacji wszystkich tych, którzy walczą. Ale w związku z tym dramatycznym apelem matki pozwalam sobie również zabrać głos. Jestem nauczycielem w Stowarzyszeniu Nauczyciele dla Wolności i nauczycielem walczącym o to, aby w szkołach nie było segregacji. To nie jest tak, że wszyscy nauczyciele chcą za tym, aby taka segregacja miała miejsce. Słyszę również ja, że są dramatyczne sytuacje wykluczania dzieci z zajęć albo niewpuszczenia do szkół. Wstyd mi za takie postawy, absolutnie proszę Państwa, wstyd mi za taką postawę. Ja jestem nauczycielem walczącym o to, aby w szkole segregacji absolutnie nie było. W mojej szkole jej nie ma, bo jestem również dyrektorem. Więc... przedszkola i szkoły. Więc niedawno zadano mi pytanie, jeden z uczniów klasy 8 zadał mi pytanie, czy w naszej szkole będzie segregacja. Powiedziałam absolutnie nie, to jest całkowicie bezprawne i nie wolno w takim duchu wychowywać młodego pokolenia. Więc drodzy rodzice... O noszeniu masek absolutnie decydują rodzice, jeżeli chcą, jeżeli tak uważają. Ponieważ nauczyciel nie ma możliwości prawnych, aby do takiego czegoś dzieci zmuszać. Więc chcemy wychowywać w duchu szacunku dla innych ludzi, poszanowania ich poglądów, wzajemnej tolerancji, takiej życzliwości, okazywania wsparcia. Naprawdę są tacy nauczyciele, wierzcie Państwo, wspierajcie ich, ponieważ również czasami zdarza się sytuacja, że rodzic może domagać się innych zasad w szkole. Więc bardzo was proszę, wspierajcie takich nauczycieli, a ze swojej strony zapewniam, że nauczyciele tacy są, ja takich znam, dyrektorów też się kontaktujemy, ale czasami brakuje może trochę tego samozaparcia, czy jakiegoś takiego wsparcia ze strony tej społeczności. Więc drodzy Państwo, wszyscy się musimy wspierać, aby to młode pokolenie wyszło, wychowane było z nas jako obywatele odważni, dzielni, prawi, szanujący innych ludzi, dbający o wolność, o takie wartości Bóg, honor, ojczyzna w takiej kolejności. Brawo, brawo, dziękujemy serdecznie. Proszę Państwa, już blisko 16, będziemy się zbliżać powoli do końca, ponieważ zgromadzenie publiczne jest zaplanowane na 1 godzinę i tutaj musimy być jak najbardziej w porządku wobec władz miejskich. Pragnę tylko dodać, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby po zakończeniu zgromadzenia sobie tutaj razem w podgrupach porozmawiać i parę spraw wyjaśnić. Zachęcam do tego. Chciałbym, żebyście Państwo na koniec to, co powiedziałem 11 grudnia w Raciborzu na demonstracji podobnej, żeby takie przesłanie pozostawić i powołać się na słowa biskupa francuskiego pochodzącego z Alzacji, Charles Emila Frepela,
żyjącego w XIX wieku. Otóż biskup Fretel powiedział, że Bóg wymaga od nas nie zwycięstwa, ale walki. To jest właśnie nasz obowiązek. I po tym możemy sobie spojrzeć w lustro. Nieważne, zwycięstwo da być może Bóg, może nie. To jest już poza nami. Natomiast to, że my podejmiemy walkę, to jest miara naszego człowieczeństwa. Dziękuję bardzo. Oddaję głos Natalii. A ja was bardzo proszę, zostańcie jeszcze. Wymieńcie się numerami telefonów. Dowiedzcie się, skąd jesteście. Popatrzcie, rozejrzyjcie się, że macie tutaj osoby, które okazuje się, że znacie. Przestańcie się bać. Stawiajcie faktyczny opór. I tak zwyciężycie, naprawdę, zwyciężycie, bo już zwyciężyliście, bo tu przyszliście. Zwyciężymy. Sprawa się obroni. Zwyciężymy! Zwyciężymy! Jeszcze jednej osobie oddamy go, zanim zakończymy zgromadzenie. Chciałam powiedzieć taką jedną rzecz. Od tego czasu, jak ogłosili tą plandemię, to powiem wam, uspokoiłam się, bo dostałam na internecie właśnie z YouTube film dotyczący otwarcia olimpiady w Londynie w 2012 roku. Część artystyczna. I tam było wyraźnie pokazane, jak pielęgniarki z łóżkami wjeżdżają na scenę. I potem właśnie przypomnijcie sobie, kto był pierwszym politykiem, który zachorował na ten srobik. Johnson. I tam właśnie była postać z maską tego Billa, jak on się nazywa? Johnson. No wiadomo, o tego premiera. I tam była twarz, maska. No ktoś tam w tej masce tego Borysa jako pierwszy pacjent. I po prostu ludzie, to jest wszystko zaplanowane. Zaplanowane, to zaplanował rząd światowy, do którego skład wchodzi Rockefeller, Rothschild, Soros, sami ci masoni. I zainteresujcie się tym. Bo ja się w sklepie mówię, czy znasz tego? Nie, my nie znamy. A naprawdę, ja jestem na emeryturze, ja od początku śledzę to wszystko i naprawdę jestem spokojna, bo wiem, że to jest zaplanowane już od wielu, wielu lat. Sanitarny! Moi kochani, czas biegnie, nieubieganie do końca. No, biegnie i po prostu nie chce się zatrzymać, a robi się coraz bardziej swojsko, bo widzę, że też odwaga i również we mnie wstępuje i w was też, także zostańmy tutaj jeszcze chwilkę. Została mi chyba ostatnia minuta, także jedyne co chcę powiedzieć, to tutaj jesteśmy lokalnie w Rybniku, choć akcja objęła ta dzisiejsza 100 miast, ale najważniejsze jest, że jesteśmy tutaj w Rybniku i dalej się możemy jeszcze spotykać. Jest taka grupa również na Telegramie, my będziemy o tym coraz głośniej na Facebooku mówić. Jest Oczko Wolności Rybnik. Tutaj się gromadzą osoby, które są w potrzebie tutaj tej sytuacji. Szukajcie się, szukajcie Oczka Wolności na Facebooku, pytajcie ludzi. Tutaj jest naprawdę dużo osób, które wam pomogą. My też również jakimiś takimi najpotrzebniejszymi radami służymy. Także bardzo serdecznie wam za dzisiaj dziękuję. Zostańcie jeszcze chwilkę. Włączymy sobie jeszcze jakieś nagłośnienie, muzykę. I chciałam już teraz oficjalnie, no bo trzeba być w ukłony z tych kierunku właśnie urzędników miasta, urzędu miasta. Oficjalnie pragnę zakończyć to dzisiejsze zgromadzenie. Oczywistość. No jasne. Może się to nawet wydawać. Ale jest w tym niesłychanie, jest to niesłychanie głęboki, bardzo ważny do zrozumienia skrót myślowy. Moi drodzy, przenieśmy się na chwilę myślami, wyobraźnią, w
na wczesne lata 30. do Gorlina. Znajdujemy się prawie w centrum Gorlina. Tadzi już od razu się